Dzień dobry, witam Was na kanale Odmądzanie Odchudzanie. Dzisiaj, ja kiedyś dawno temu zapowiadałam, że chcielibyśmy coś takiego zrobić i dzisiaj nam wreszcie udało się zabrać za realizację. I znaleźliśmy Natalię. Bardzo z tego się cieszę i bardzo dziękuję Natalio, że... Bo ja znalazłam Was. Że jesteś. Mamy taki plan, żeby, ponieważ jesteśmy, nie jesteśmy takimi youtuberami, jak to się mówi, zaczęłam robić ten projekt Odmładzanie Odchudzanie z Marcinem. Marcin jest profesjonalnym fotografem, jednym z najlepszych, których znam. I tak samo dzisiaj zaprosiłam Adę. Ada nie jest za dobra, ale zgodziła się przyjść. To są oczywiście żarty. To jest jedna z najlepszych pejzażystek, którą znam. Wielokrotnie pracowałam z nią przy sesjach zdjęciowych i ona też dzisiaj będzie malować Natalię. Marcin jej zrobi zdjęcia. Natalia jest maratończykiem. Przywiozła swój dżem. To jest z jagód goju, które sama wyhodowała. Moje bieganie zaczęło się tak, że przebiegłam kilometr i powiedziałam: matka kochana, ale potem fajnie mi się biega, czuję się o wiele lepiej i zdrowsza, mam więcej siły, jeśli chodzi o dalszy dzień, jakby, bo biegam sobie rano. No i też od roku nie jem mięsa, co wcale mi nie przeszkadza, tylko więcej jakby mam siły tak naprawdę. Ale to nie znaczy, że ktoś nie lubi mięso, ma przestać, bo to też wszystko jakby zależy od człowieka. Emocje po maratonie już opadły. Tak sobie myślę, maraton, przecież to było takie proste. A tak naprawdę no, to, że ćwiczenia, konsekwencja, to dało mi to siłę taką, że dało się mi przebiec nie 6 godzin, tylko 4,5, z czego jestem też dumna. A to tylko dlatego, że właśnie jednak robiłam te treningi takie długie wybiegania, jak to u nas się mówi. Biegam dla przyjemności, nie walczę z nikim, tylko sama z sobą tak naprawdę, bo jak coś zrobię lepiej, to znaczy, że lepiej ćwiczyłam, że byłam bardziej konsekwentna, a jak coś gorzej, to znaczy coś tam musi być jakiś powód. Mam taki swój ogródek w domu, gdzie wysadziłam rukole, buraki, fasole, wszystkie tam, co mogłam. I też zasadziliśmy goje. I to dżem jest z goi i też z pigwy. Pigwa, ta malutka, to jest też bardzo fajny owoc, z której robi się nalewkę albo taki syrop na zdrowie oczywiście. No i z pestek pigwy robię też kosmetyczne takie na przykład maseczki. Ale to kiedyś ale to opowiesz nam o tych maseczkach. No właśnie te ziarenka z pigwy są takie cenne dla mnie, bo ich jest mało. I ja ich po prostu wysuszam, miele, razem z liśćmi rokitnika. I oczywiście można dodać tam olejek z awokado lub też olejek z rokitnika. Albo jakiś tam, kto na przykład sobie sprawdzi, co może nie szkodzić coś. No i robi się taka papka, też troszeczkę wody i się nakłada. No i to jest na odmładzania i na zmarszczki na przykład dla kobiet, więc te nasionka są bardzo dla mnie cenne. No nie wątpię. Coś na przykład bardzo dużo podczas biegania podjęłam fajnych różnych decyzji, jakichś tam przemyśleń, marzenia, które się potem spełniły, bo to jest też taki trochę w przyszłości, bo to na początku po 10-15 minut, nie, ale jak się biega z godziny, wpada się w jakiś taki, nie to, że trans, ale jakieś takie zamyślenie i tak sobie człowiek wypoczywa. Tylko, że to trzeba mieć przyjemność z tego biegania. Moim zdaniem trzeba zaczynać właśnie, nawet dobrze, jeśli ktoś zaczyna, to z 15 minut zaczynać, nie więcej. A potem już każdy ma swój jakiś próg wytrzymałości. Mój mąż teraz chce biec 240 km. Twoje bariery, swoje możliwości sprawdzę. To jest bardziej osobiste, bo jak już ktoś gdzieś walczy z kimś i chce zrobić więcej, a nie może, no to jest głupota, moim zdaniem, trochę. Że no nie można swojego organizmu niszczyć w ten sposób. Ale też właśnie z takich tras wielkich, jak ktoś schodzi, świadomi tego, że schodzi, bo nie daje rady, to też jest super, że dochodzi do tego wniosku, że tak robię, że nie lecisz, bo karetka go zabiera. Ale biegasz?
Niestety nie. Staramy się zachęcać. Staram się jeździć na rowerze. Mnie to też bardzo trudno przychodzi. Takie masaże to jest to, ale właśnie tam aktywność fizyczna. Ale rowerek jest fajny też. Jeżeli masz coś do zrealizowania takiego, albo wpadniesz na taki bardzo spontaniczny pomysł, no to śmiało, bo naszym celem jest dzisiaj taka, powiedzmy, troszkę większa integracja i takie fajna zabawa. No może jakiś makijaż w biegu, nie wiem. Masz jakiś pomysł. Tak. No to będzie ten, jak to... dynamiczny makijaż. Tak. A to jest pomysł. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ktoś robił dynamiczny makijaż. Czy próbować? Ja mam taki pomysł, żeby zrobić zdjęcie przed makijażem i później po makijażu, żeby była taka... metamorfoza. Była metamorfoza, żeby była pokazana różnica. Generalnie no, taka cała tajemnica chyba to, żeby człowiek czuł się sam ze sobą bardzo dobrze we własnym ciele. Właśnie, często się zdarza, że panny młode, które, do których jadę na makijaż próbny, chcą wyglądać pięknie, wiadomo, to jest taki dzień, bo każdy chce wyglądać pięknie, każda panna młoda, ale mają coś takiego, że na przykład drukują tam 10 zdjęć i pokazują gwiazdy filmowe z czerwonego dywanu, że tu smoky eye, tutaj takie oko, kocie oko i tak dalej, i tak dalej. I stricte mi mówią, że ja chcę wyglądać tak, ale powiedzmy na co dzień się nie malują, tak? Czy tam używają jakiegoś podstawowego kremu BB i tak dalej. No i po tym pomalowaniu właśnie identycznie jak ta gwiazda, czyli na przykład mocne oko, one patrzą w lusterko i jakby nie czują się sobą, tak? Mimo, że chciała makijaż, bo jej się podobał jakiś makijaż tam na kimś, do jakiejś tam innej okazji, okazuje się, że ona po prostu, dla niej te oczy są tak ciemne i ona się tak źle czuje, że musimy zmienić opcję. No sorry, że mam troszkę tak też przerwę naszą miłą pogawędkę, ale ja muszę spróbować, że... Ada też patrzy, że tak siedzi na tym, że chyba potrzebujemy mocnej męskiej dłoni. Tak. I uwaga, idzie męska dłoń. Chyba jak nie widać cię. Dobrze. Wow. Jacek, dobrze zakręciłeś. Pozdrowienia dla Jacka. Ja nie będę taka skromna jak wy, ja bym miała więcej. Dobra. Dobra, tam możemy robić cięcie, będziemy potem malować, bo Stefaniakowi już nie zostanie wcale oddany dżemu, jeżeli teraz nie zakończymy. Na zdrowie. Naprawdę, bardzo smaczne. Widzisz, że przesunęłaś. No. Przepraszam.